Cześć wszystkim, witam was serdecznie w The Sims 4. Jesteśmy z powrotem w Super Sim Challenge i co dzisiaj robimy? Myślę, są nastolatki. 2, 3, 4, 5. Nie, 3, 4, okej, jeszcze jedna osoba. Bo tak sobie właśnie myślę, że znajdziemy tą osobę, bo dzisiaj Trisha ma wolne. Tylko nie wiem. Kogo tu byśmy mogli poderwać? Czekajcie, chodźmy na mapę. Poszukam kogoś na mapie, jakiejś rodzinki. Oh my god, u gotów jest dziecko jeszcze? Katarzyna? I kot tutaj jest? Co tu się dzieje? Oh my gosh. Okej, no ale wybrałam już nasze kolejne ofiary. Let's go. O, okej, Bella już oczywiście przed domem jest, tak zaraz zrobimy wesołe zapoznanie. Dobra, i zapukajmy, bo nie będziemy tutaj podrywać. Stop! O, Bella. Bella w sumie wygląda po tym update'cie całkiem. Jaki kiciuś tutaj. Jaki słodziaczek. Ale Bella po tym update'cie zdecydowanie wygląda lepiej. Ma bardziej bellowy vibe. Chociaż ten outfit według mnie nie pasuje do Belli. Jakby. Nie wiem. Cassandra. I outfit też by potrzebował trochę update'u według mnie. Ale dobra. Niech im będzie. Jest, jest, jest. Tu i Morty. Wesołe zapoznanie. Morty ogólnie według mnie też nie ma vibe'u totalnie Mortimera Ćwira z dwójeczki. Dla mnie on bardziej wygląda. Kojarzy mi się trochę z rodziną Adamsów. Ale spoko. Dobra, no to właściwie mam co chciałam. Weźmy na pierwszy ogień ze sobą może Pelle i pójdźmy na razie do nas do domu z nią po prostu. Wiecie, to jest nasz dom, to taka bezpieczna przystań, żeby tutaj coś stworzyć wspólnie. Bella, gdzie jesteś? Szczerze, ta aspiracja też sprawi, że będziemy mieli wiele wrogów. I w ogóle, to tutaj przecież będziemy mogli. O nie! Zapytaj, jak minął dzień. I w ogóle będziemy mogli tutaj spełnić też to, że psuj cudze związki. Rozmawiaj tutaj, idźcie do środka. Nie bądź dla niej niemiła. No, chodźcie, chodźcie do domku. Okej, jesteście bezpieczne, zamknięte w czterech ścianach. Opowiedz niewiarygodną historię. Musimy chyba się z nią odrobinę zaprzyjaźnić, żebym mogła spełnić to, żeby zepsuć jej związek, bo musimy ją przekonać do tego po prostu, żeby ona zerwała. Ogólnie sprawdźmy, czy ona nie ma ustawionych jakichś zainteresowań. Tak, tędy. Wiesz co, wspaniale było spędzać czas z tobą. Oh my god. Jeszcze się zastanawiam, okej. Okay. Czyli chyba z automatu wszyscy simowie, nawet jeśli są już w związkach jakieś, to mają ustawione, że się zastanawiają. Chociaż w sumie ciekawe, czy ci simowie, którzy w grze są jakby na przykład byli tak gejami na przykład, bo są takie pary, to czy im też jest tak ustawione, czy jednak tam jest ustawiona jakaś już orientacja, bo myślę, że miałoby to sens, żeby była ustawiona, ale Bella, zostaw mój komputer i chodź na tu. I tylko jak to się robiło? O, sprowokuj zerwanie z Mortimer. Tylko nie wiem, czy przez to Mortimer nas nie będzie lubił, ale. Mortimer, to moja miłość i ty tego nie zmienisz. No zobaczymy. Zobaczymy, Bella. To może jednak musimy mieć z nią jakąś bardziej odważna gadka na podryw. Halo. Gro, weź mnie, słuchaj. Ogólnie nie ma opcji, żeby przeprosić, więc chyba nie jest na nas zła. Halo. Czy ty robisz to, co cię proszę? Bella, zostaw ten komputer. Dawaj to, bo się zajmij mną, Bella. W gości przyszłaś, a ty kurczę, będziesz komputerem się zajmować. To nie wypada. Wymień się numerami. Pochwal wygląd. O, słodka gadka. Publicznie wyznaj miłość. O, bardzo się przyjaźnimy, także super. Właśnie nie wiem, czy to nam nie zepsuje tej relacji z Mortimerem i może być ciężko z nim romansować. Ja też bym chciała mieć z nim romans, no ale dobra. Zobaczymy. Jej, pierwszy pocałunek. No gdzie idziesz? Chodź no tu. Stój! O, poproszę, zostanie dziewczyną. Jej, jest naszą dziewczyną! Buu!
Dobra, to idźcie sobie zrobić łuchu. To nasza tradycja, chociaż z kimś nie zrobiliśmy, bo zapomniałam i odesłałam go do domu, no ale trudno się mówi. Bywa i tak. Dobra, Bella, wstawaj, bo my z tobą jeszcze nie skończyliśmy. Teraz spróbujmy. Nie! Nigdzie nie idziesz, stój mi tu. Oświetl się. Nie no, bez przesady. Gdzie to było? A tu, dobra. Come on, Bella, zer vis mortim, zer vis mortim. I co? No nie chcesz zerwać mortim. To nara, może Morty będzie chciał z tobą. Dobra, my sobie tak, skorzystajmy z toalety. No, Bella, idź sobie. Dziękuję. Zaraz zaprosimy twojego męża, prawda? Dobra, ekożycie, odczep się ode mnie. Gdzie jest Morty? Tu. Okej, Morty zaraz tu będzie, także czekajmy. O, już idzie? A nie, to mój ojciec. Nie wpuszczajmy go do środka. Lepiej, żeby nie widział. O matko, jakie mamy rachunki wielkie. 1092, ale w sumie stać nas, więc nie tak źle. A tu jest Morty już, chodź no. Zawołaj go. Morty! Chodź no tu! O, jest. Dobra, rozmawiaj o zainteresowaniach, pręż muskuły. Jejcie, co oni tak wszyscy od razu tu zdobywają jakieś różne. Tak się zastanawiam, czy żeby sprowokować to rozstanie, to oni nie muszą mieć może jakiejś gorszej relacji? Nie wiem, jak to działa. Czekaj, może od razu nie wyznawaj mu jeszcze miłości. Dzień, no idź sobie, nie stój nam pod drzwiami i nie podglądaj, co tu się dzieje. Tu się straszne rzeczy dzieją. O nie, czemu on płacze? Jean. Ogólnie słynne jest to w tej grze, że ci Simowie w ogóle nie stawiają oporu. Od razu na wszystkie podrywy się godzą. Trisha czuje się ostatnio jak ekspertka do spraw filtrów. Być może w głębi jest prawdziwą romantyczką. No okej. Jej, mamy już maksymalną liczbę odkrytych cech. A jakie my mieliśmy odkryte cechy w sumie? Nie wiem. Ale niech im będzie. Pierwszy pocałunek z głowy został naszym chłopakiem. To teraz uchu, proszę bardzo, z Mortimerem. Jakie on miał gadki w serduszka. Jak słodko. Stop. I. Piekun w ogóle ma takie zbudowane ciało? Nie wiedziałam. Że Morty jest taki napakowany. Dobra. Stójżesz, nie, gdzie idziesz? Kuś. Przekonaj do porzucenia współmarzonka. Ale czy to by się liczyło jako to, że psujcie te związki? Chyba nie, no bo tu jest napisane jakby ta ścieżka, w jaki sposób to mamy zrobić. No dobra, spróbujmy. W sumie mamy bardzo wysoki ten, taki romantyczny. No ale to właśnie nie działa. Jak to mamy zrobić? A stój, czy jeszcze jest ta opcja? Spróbowałabym tej może opcji, ale nie, no się raczej nie zatrybi, no bo tu jest taka ścieżka. Ale mamy co chcieliśmy, więc jesteśmy w związkach z raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Ej, zróbmy teraz takie. Jakąś imprezkę do zdrady. Taką, że zaprosimy całą ich szóstkę. I wtedy to wszystko odegramy. Będzie piękne. No ale dobra, i w sumie nie jesteś zmęczona. To idź sobie ponurkuj. W sumie nie tam. A nie tu. Nurkuj po skarb. Jej! Mamy awans! Jesteśmy specjalistką do spraw środowiska wodnego. Nakręć dokumentalny film przyrodniczy? Okej, brzmi to ciekawie. Nie wiem, w jaki sposób się to robi, ale. Trzeba się zająć trochę ogrodem, bo. Ostatnio tego nie robiliśmy. Okej, tamte są chyba w spoczynku, bo są poza sezonem. Ale tu możemy sobie nawieść roślinki.
Nie wiem, czy to ma znaczenie, jaką rośliną to nawozimy, ale czymś tam nawozimy. No dobra, może urządźmy to przyjęcie dzisiaj w sumie. Dodaj wydarzenie. Dziwne, nie ma tu imprezy, nie wiem, zdrad, rozstań i złamanych serc. Bardzo dziwne. Więc chyba wybierzmy przyjęcie domowe, ale nie będzie to prestiżowe, bo to nie ma czasu na to. Oczywiście Trisha jest gospodarzem. I teraz tak, goście: Bella, Morty, Lotario, Vlad, Dina, Nina. Takie, mam wrażenie, że najbardziej po prostu iconic osoby wybraliśmy do tego, więc wydaje mi się to idealne. Oczywiście u nas w domku, którą mamy godzinę 18, to zróbmy na 20. Super. Nie, moglibyśmy jakiś może taki bar na drinki czy coś dać. Tylko czy mnie stać na takie rzeczy? Bo taką fontannę moglibyśmy dać na drinki. No też bar w sumie by się też przydał. To może dajmy jej taki najzwyklejszy barek. Może być tu na balkonie, w sensie na tym tarasie. Tylko że tutaj się nie da zrobić jakby. O, nasze przyjęcie się wkrótce zacznie, to chodź do domu. Nie da się tutaj jakby zrobić tego, czekajcie, zmieńmy szybko aspirację, bo zapomnę o tym i nam się nic nie zaliczy. Żeby, wiecie, taką tacę drinków zrobić. To jakby pojedynczego, można albo zajmować się barem, ale tak średnio się możemy typowo zajmować. Zawołaj. Gdzie jest reszta? Dobra, pojawiają się. Nina się pojawiła. Ale mamy tylko cztery osoby. Dobra, jest piąta. Kogoś nam brakuje. O, dobra, też jest. Ej, aż mnie brzuch rozbolał. Czekajcie, nie, nic nie róbcie mi tu. Sami z siebie. Ej, boję się. Ja nie zostałam stworzona do takich rzeczy. Czuję się niekomfortowo, że. Czekajcie, chciałabym, żeby oni. Tak wszyscy tutaj stanęli, wiecie, trochę jakieś normalnie Hello, fajne. No rusz zadek, Nina, Dina, czy kim ty tam jesteś. No, Vlad, gdzie idziesz? Ja tu wam chcę zrobić zdjęcie, że stoicie tak wspólnie wszyscy. Jeszcze oni w tych torbach po prostu. Idealnie. Trochę takie dosłownie Love Island. Tylko, że. Nie. Okej. Dobra, robimy to. Z kim tutaj? Kto nasze serce bardziej. Dobra, do Vlada podbijamy. Romantyczne. Czuję się niekomfortowo. O, pocałunek z pasją. Jezu, brzuch mnie boli dosłownie. No, Vlad, chodź. Co tu się dzieje? Rozmawiaj? No, miałeś całować Vlada, co ty robisz? Zebraliśmy się tu. O, teraz zróbmy im zdjęcie. Też, no ta ciężko w tych kurcze papierowych torbach na głowie. O nie, to jest okropne. Okej, 5 razy jesteśmy przyłapani. To jeszcze pocałuj kogoś innego teraz, żeby Vlad zatrybił, że. Ej, to się. O, Megy! To dajesz jeszcze raz kogoś pocałuj. Ej, to weź pocałuj może Mortiego. Tak jak zobaczy to Bella, to może już nie stwierdzi, że. My się taki jesteśmy zakochani. Pocałuj. Aha, to była Bella. Nie szczaiłam się. Ej, to może teraz on jest zły na nią. To chodź szybko. Szybko chodź do niego. Ukoi jego złamane serce. Inni simowie, sprowokuj zerwanie Bella. W ogóle na otwarcie to przy wszystkich świadkach. Okej, to nie to, co się zdarzyło, co chciałam, ale. Dzięki wielkie, ale nie musisz komentować naszego związku.
Kurczę, czego ty, Morty, jeszcze potrzebujesz, żebyś z nią zerwał? Czego? Nie wiem, po co. Ale w ogóle te relacje jakoś nie spadają im mocno. Co jest dziwne. Brakuje nam jeszcze, żeby raz była przyłapana, bo w sumie potem się zatrybiło, to. O! Udało się. Jej! Dobra. Super. Czy ja teraz chcę rozbić to małżeństwo? Dajesz. Czekajcie. Dobra. Rozstańmy się już z Niną. Dziękuję ci, Nino, za to, że byłaś z nami. Było to bardzo miłe, ale niestety to już jest koniec. Okej, także z Niną się pożegnaliśmy. Pożegnajmy się również z Donem. Ale patrzcie, dosłownie te relacje nam po kolenie spadły. Po prostu umiemy rozkochać w sobie. O, poproszę, pozostanie przyjaciółmi. To chyba, ups, liczy się jako rozstanie wtedy, nie? Okej. Tylko czemu mi się to nie zatrybiło tu? No nie, coś tu się zepsuło. Dobra, chyba nie możemy prosić o zostanie przyjaciółmi. Kim ty jesteś, Dina? Czy my się z Diną już rozstaliśmy? A nie, dobra, teraz się zrobiło na czerwono. No dobra, no nie musimy być besties już z nimi. Kto tu tak warczy tu? A, Vlad pewnie. No przykro mi, Dina, ale no. Nie było nam to pisane. Z Vladem chyba jeszcze nie będziemy się rozstawać. Dobra. Idź zrobić słodką gadkę. Jeszcze raz z Bello. Pocałuj jej dłonie. Niech Morty. O, róbcie to przed Morty. Niech Morty na to patrzy wszystko. Morty zrobię wszystko, żeby z nią zerwał. Vlad ma w ogóle gdzieś. Jakby mu nie przeszkadza to, co tu się dzieje. Ej, do Morty, no nie musisz jej bić. Kto to jest? Mortimer, on nas nie lubi już. Okej, czyli jednak miało to konsekwencje. Jest na nas wściekły. Ej, to może teraz spróbujmy, może od tej strony. Bella, nie musisz być z Mortim. Zobacz, jakim on jest podłym człowiekiem. Pobił cię. Widziałam to. Byłam świadkiem. No. No weź, czemu taka jesteś? Bella! No dosłownie, w jaki sposób ja mam do tego przekonać? Czekajcie, ja chyba sobie to wygoogluję, bo nie wiem. Okej, okay, no z tego, co tak sobie jednak pokrótce przeżyłam, to faktycznie ciężko jest sprawić, żeby oni chcieli się rozstać. Więc chyba musimy bardziej tutaj. Jak sądzę, czekaj, może zerwij najpierw z Mortim. Jeśli wy jeszcze jesteście, a jesteście razem, pomimo tego, że on nas nie cierpi. A potem wrócimy do Belli i do całowania Belli. O, zrób jej masaż. Pocałuj. Nie. Okej, obejmij. Musimy chyba po prostu podrywać na maksa Bellę przy nim, żeby on się na nią na maksa wściekł. To jest, widzę, według mnie jedyna opcja. Wyznaj nieprzemijającą miłość. On sobie je żarełko, nie przejmuje się tym, co Bella robi. Czy może to ich sposób na życie? No nigdy nie wiadomo, nie? Może oni tak żyją. No bo tu jest ta opcja, tylko kurczę, myślę, że to się nie zatrybi wtedy. Więc nie chcę ryzykować po prostu. Wiele, tutaj część się schodzi taka smutna, druga część jest zła. Morty! Ogólnie to jest takie trochę niezręczne, że on tak podchodzi i tą Bellę bije. Czemu to jest tak zaprogramowane, że ich reakcja powinna być po prostu, że podchodzi i się kłóci, a nie, że kurczę podchodzi i ją bije. No zaraz będzie ją znowu bił. Pobij Mortiego. On mnie strasznie irytuje, no. Dosłownie pobijemy go. Bella, ja pobiję go dla ciebie. Tylko musisz po prostu. Nie, to.
Tylko musisz go zostawić, to ja go pobiję dla siebie. Ej, może zróbmy Wuhu, może to będzie takie, wiecie, taka ostateczna. Smutek po zerwaniu. A, okej, okay, ona jest zbyt smutna, żeby robić Wuhu. No już bez przesady. To byłoby idealne, gdybyśmy jeszcze tak, wiecie, na koniec mogli. Ale oczywiście nie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Kłótnie. Nie, nie kłótnie. Inisimowie, sprowokuj zerwanie. No, Morty jest okropną osobą, ja ci mówię, Bella. Ha? Nie mogę przestać o tym myśleć i muszę zapytać, chcesz ze mną zamieszkać? Nie wiem, kim ty jesteś nawet. Masz torbę na głowie, ciężko mi określić, kim ty jesteś, więc niestety chyba podziękuję na ten moment. Po długim. A to było Bella! OMG! Rozstają się. Kurczę, no Bella, to czemu do mnie dzwonisz? A chyba, że ona nie dzwoniła. Tylko po prostu gra mi dała takie pytanie. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje, Bella. Ściągnij worek na z głowy, jak chcesz, żebyśmy mieszkali razem. Plus, nie wiem, czy Morty by się na to zgodził. Jest! Okej, czyli musimy psuć ich relacje, żebyśmy mogli kogoś w taki sposób tutaj ten. Ja i Mortimer to już historia, ale może my powinniśmy czasem wyjść gdzieś razem? To pomoże mi o nim zapomnieć. Okej, teraz nie chcę zrywać z Bellą. Ja wiem, że tu mamy jakby Kaori, naszą one true love po prostu od nastoletnich czasów, gdziekolwiek jest. Nie wiem gdzie, no ale gdzieś tam jest. Ale no może przez jakiś czas powinniśmy się spotkać właśnie z Bellą. Ja też nie wiem, z tymi psuć cudze związki, jeśli będziemy musieli wszystkich podrywać, to będzie dosyć ciężko. Dobra, Vlad, czy ty sobie już zniknęłaś stąd? Chciałam z tobą jeszcze zerwać. Jest, stop, stop, stop. Po prostu tak sobie ten. Dobra, podłe, zerwij, przykro mi, Vlad, ale. No nie, Vlad! No i po raz, co za. Dobra, nie to nie. Wiecie, jakie oni są wszyscy smutni. No przepraszam, to nie moja wina. Okej. Trisha wróciła w ogóle do domu i to jest, że zwiększyła swoją wydajność dzięki zamiłowaniu do spędzania czasu na świeżym powietrzu, także fajnie. Super. I oczywiście nie ma wody, bo jest ten jakiś tam plan. Matko, to trzeba podlać? Nie. To jest poza sezonem, bo taki kolor przybrała, że myślałam, że coś nie halo. Dobra, tutaj z tymi roślinami no niewiele możemy zrobić, bo są wszystkie praktycznie poza sezonem. O, tu możemy sprzedać. Kurczę, nie zmieniłam sobie aspiracji, no trudno. Dobra, Jana też jest w ogóle taka oszołomiona, zmęczona, brudna, wszystko naraz, także super. Ale nie mamy wody, więc się nie umyjesz. Ale możesz w wodzie sobie popływać, to będziesz trochę mniej śmierdziała, prawda? Także pozbędziesz swojego brudu w morzu. Ta część to będzie po prostu tragedia. Aha, i zaprosimy od razu Vlada i już zakończmy z nim naszą relację. Nie wiem, możecie mi dać znać odnośnie tego, czy chcecie, żebyśmy z Bellą byli przez jakiś czas parą, czy nie. Bo może tak być, chociaż no nie wiem. Bo tak jak mówię, myślę, że chyba, żeby właśnie móc rozbijać te inne związki, właściwie może zerwijmy też z tą Bellą, bo ona nas prędzej czy później przyłapie po prostu na zdradzie. Tylko po prostu z Bellą wybierzmy, żeby zostały przyjaciółmi, wiecie. Okej. Okay. I gra. No dobra, to zaprosimy Bellę też. Tylko tu już jej nie potrzebujemy zrywać, tylko po prostu zostajmy przyjaciółmi. I Jan Moody do nas dzwoni. Aha, nie, nie dziękuję. Nie potrzebujemy tego. Dobra, i to gdzieś chyba będzie przyjaznych, co nie? Przyjazne. Jak to się robi? Gdzie jest ta opcja? No bo nie chcę robić nam negatywnej relacji, tylko chciałabym po prostu, wiecie. Wydaje mi się, że to jest przyjaznych.
Ale dosłownie, albo jestem ślepa, albo tego nie ma. A może się stać z nią partnerką zbrodni, jak najbardziej. Wspólnie moglibyście rozbijać związki, ale niestety nie da się. Ale to byłoby iconic. Okej, chyba nie chcę zostać naszą partnerką w zbrodni. Także okej, nie to nie. No kurczę, nie widzę tej opcji. No trudno. To trudno, Bella. Jak nas przyłapiesz na czymś, to przyłapiesz na. Już to jest poza naszą kontrolą. Dobra. My moglibyśmy pójść poszukać kolejnego małżeństwa. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Do rozbicia. Może właśnie z tych oryginalnych rodzinek, wiecie. Tu są jakieś. O! Te małżeństwo możemy rozbić. Bardzo go nie lubię, Bjorna. Idziemy po Bjorna. Jaki pieniopiękny atom! Jakie cudowne imię ma. Dobra. Zapukaj. Jaki w ogóle tu zachód słońca, ulala. Chociaż powiem wam, że tego miasta w sensie tak średnio je lubię. Nie wiem, jakoś jest troszeczkę inne w porównaniu do innych miast. O, widzę go, widzę go, widzę go. Dobra, najpierw się przywitaj z nią. Urocze zapoznanie. I. O matko, co to jest za sypialnia? Co? Kto to budował? To tak było, czy to coś się zepsuło w tym domu? To chyba niemożliwe, że tak to wybudowali. Ale nie, tutaj to tak stoi, nie mogło tu być ściany. Matko Święta. Naprawdę nie rozumiem czasem twórców. Dobra, ogólnie mega śmierdzimy, więc tak nie bardzo jesteśmy mega smutni. Dobra, to się zabieramy. Okej, no Trisha już się chyba może wykąpać, także się wykąp. Co ty robiłeś w moim domu, że te śmieci wszędzie są? I Bella, ty. Nie wiem, no ale dobrze. Dobra, my sobie ogólnie zakończymy już tą część, tak sądzę. Dajcie mi znać, co uważacie, że powinniśmy zrobić z Bellą. Czy mamy się z nią rozstać, czy może Bella niech się z nas na jakiś czas wprowadzi? Nie wiem. Dajcie mi znać, co wy osobiście uważacie. W ogóle wlat mi do łazienki w las, super. Jakby no problem. I też dajcie znać właśnie odnośnie tych dzieci, czy powinniśmy z kimś sobie zrobić dziecko, bo chyba możemy z Bellą na przykład sobie zrobić dziecko. To byłoby trochę iconic. Bo chyba możemy przez tą opcję. O, miej dziecko nauki. Nie! Chciałam tylko zobaczyć, czy możemy z. Tak, jest. No i możemy z Bellą. Także to byłaby w sumie fajna opcja. Także dajcie znać. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Ja na razie się jeszcze z Bellą nie rozstałam, także zobaczymy. No i będziemy rozbijać kolejne po prostu związki, tak myślę. Znaczy, no, nie mamy wyboru, musimy jeszcze 9 związków. To jest po prostu tragedia. Ale dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!